Rolnikami będę rozmawiał tak czy inaczej. Ale żeby też było jasne, ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań i to już oni ocenią, na ile są usatysfakcjonowani. Ja też tego nie ukrywałem i mogę to dzisiaj powtórzyć. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania.